Ejka, z tej strony Paweł Emboc. Cześć Grzegorz, Aquasport Service. Jesteśmy prawie na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku. Wybieramy się do Düsseldorfu na BOT Düsseldorf, czyli jedne z największych targów w Europie, aby pokazać Wam nowości z branży motorowodnej. Wszystko mamy? Wszystko mamy. Trochę zimno, co? Damy radę. Lecimy. Two hours later. No dobra, dojechaliśmy, wchodzimy na halę, zobaczymy co tam nas czeka. Słuchajcie, nie wiem jak to nazwać, bo takiego designu jeszcze nie widziałem, ale na pewno jest to łódka do parasailingu. Jest jakiś spadochron na górze. Chodź, zobaczymy do środka. Co to jest? Nie możemy wejść. Bo? Ale tutaj? Nie wiem dlaczego takie duże targi, a nie pozwalają wejść na łódkę. Kolejna jednostka do parasailingu. Pozdrawiamy naszych znajomych z firmy Speedboat z Mikołajek. Pani Olu, pozdrowienia. Co? No, rozbieg jest, szczególnie do parasailingu, wszystko przygotowane. No, takiej łodzi jeszcze tutaj w okolicach Olsztyna, Warmii, Mazur nie widziałem. Ale to jest Merka, no, oni chyba są takim pionierem, jeśli chodzi o łodzie do parasailingu, wiesz? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o układ, widać, że to jest łódź przystosowana do tego, żeby duża rzesza widzów obserwowała lot. No tak, bo tutaj można sobie zabrać całą ekipę. Wszyscy ekipa sobie siedzą. Wejdzie tutaj spokojnie z 10-15 osób jak nic. Przede wszystkim duża loża, tak, i bardzo duży rozbieg. A tutaj normalnie można sobie startować. No i oczywiście piękny kolor. Fajny, kolor jest miętowy, fajny. Gdzie uważam, to jest, że się taki turkus bardziej. Turkus, mięta. Ale faceci się nie dyskutują o kolorach, także... Tak, faceci niestety z kolorami mogą mieć problem. Ale wygląda bardzo. Tutaj mamy podobną jednostkę. Łódka Raptor, ale to co za nią widzę, to są samochody chyba na bazie skuterów wodnych. Pierwszy raz to widzę w życiu. Zobacz. O ile się nie mylę. Skutę mi, częste barki lego progolkuny, co będą te... Jetcary. Jetcary, tak. Wygląda to bardzo fajnie. Piękny jet car w kolorze żółtym. Wykończenie w kewlarze. Sterowanie gazem w nodze. Jakieś radio Bluetooth. Z tyłu wygląda centralnie jak jakieś Ferrari. Ferrari chyba, lampki nawet... Ale podejrzewam, że świecą, wiesz? Spróbujemy. Dobra, otwieramy, co tu jest? Zamknięte jest. Zamknięte. No, nie, jest. Udało nam się. A, na silnik. Przygotowany na silnik. Tak. Widać, że tutaj chyba w konfiguracji można byłoby wstawić różne silniki od skuterów wodnych. Będę pewno predyspozycji. Ale linia bardzo fajna, nie? Ciekawe jak pływa. Ciekawe jak pływa. Znaczy tutaj pewno zauważyłeś, silniki mogą być dowolne. Najpopularniejszym pewno do tej zabawki byłby jakiś silnik z Sidu. Z przodu taka zdziwiona żaba trochę, ale z tyłu Ferrari. Tak to wygląda.
Kolejny jetcar. Z przodu mamy Lamborghini. Wygląda jak Murcielago albo jakiś Aventador, ciekawe jak z tyłu. I to jest właśnie też to, o czym rozmawialiśmy, że na polskich targach nie ma takich zabawek. Tak, ograniczamy się do kilku skuterów tak naprawdę, a nie jest ma, tego mało, ma co chcielibyśmy pokazać, właśnie sporo. No przepiękne zabawki, jeżeli chodzi o wypożyczalnię. Uważam ewentualnie tylko jakąś zabawę z mocnym silnikiem. Tylko wiesz, że jeśli chodzi o polskie realia, no to zakup takiego sprzętu pewnie kosztuje około 200-300 tysięcy złotych. No to troszeczkę byłoby ciężko ze zwrotem z inwestycji, no ale może się mylę. Ale jeżeli chodzi o zabawkę, w prywatne ręce. Na pewno by wyglądało to fajnie. Zobacz, to jest na bazie Lamborghini robione, nie? Z tyłu Huracan STO. Zobaczymy napęd. I jetpomp. Murcielago. Widać, że pompa prawdopodobnie zapożyczona z Yamahy. Tak, yamahowska pompa, tutaj struga, nie wiem z czego, ale jedyne tylko uwagi, jakie bym miał, to do wykonania niektórych elementów. Tutaj co jeszcze chciałbym dodać, to przede wszystkim to co Włosi potrafią zrobić, czyli pięknie narysować daną jednostkę, a z wykończeniem niestety tych elementów jest troszeczkę kiepsko, tak? Czekaj, pokażemy. No tutaj jakość pewnych elementów pozostawia wiele do życzenia. No, troszeczkę brakuje. Znaczy można kupić, można kupić nowe, a w polskiej stoczni to doszlifować jeszcze. Zamysł jest dobry, nawet wykonanie pola numerowego. Mamy taką wygrawerowaną też tabliczkę z numerem. W całokształcie wygląda to dobrze. Z daleka jakbyśmy pływali, nikt by nie powiedział, że tak jest. Tutaj jest kod QR do strony firmowej pewnie tych jetcarów, ale zapytam się jeszcze, ile to kosztuje. Sorry, how much? 45. Depend engine configuration. Eh? Okay. This model 43-45 euro. Yamaha Sea-Doo? Yamaha, same Yamaha, 170 HP. Czy to jest co? Jaki od skutera? To jest podróbeczka Yamahy, czyli naszych kolegów z Chin. Na bazie widzę, że tutaj silnik to jest kopia silnika 1.8. Moc nie wiemy jaka dysponuje, standardowo jest to około 180 koni w Yamahy. Kolejna jednostka o bardzo charakterystycznym designie. Mówiłeś, że to jest łódka do kanionów? Tak. Do ciasnych kanionów. Możecie kojarzyć ją na pewno z filmów, gdzie są ciasne różne kaniony. I z Batmana. Pływające rzeczki, napędzane na pewno pompą Jetta Hamilton Jet. Bardzo duża średnica, prosta konstrukcja. Nie wiemy, co jest za silnik. Jedno, co można powiedzieć, to na pewno ilość miejsc i piękny design. Wygląda to jak żelazko, tutaj, co? Tutaj dziób jakby miał przebijać skały. Mamy elektryczne skutery. Takie stojaczki. Deski. Very important is the weight. It's only 60 kilograms. Mm-hmm. Yeah, so it's perfect if you have a bass platform on the back of your boat, that you can put it on the back of your boat, because it's so light. Yeah? Czyli możemy wziąć sobie to na łódkę, jest bardzo lekkie. The top speed is also 60 kilometers, yes, okay. It's the top speed. And as you see, everything is from carbon fiber. Tak, jest z karbonu. Yeah, everything is carbon. So when your friend wants to lift it up, we can lift it in the front and you feel it. Yeah? It's very light, yeah, you feel, including yeah? Including batteries, 60 kilometers. Complete, ready to go, 60 kilometers. Tą łódkę pewnie z wielu z was kojarzy. Cześć. Siemano. Czyli Polska. Tak jest. No, cała gama tutaj silników elektrycznych, tutaj bardzo mocno. Rozmawiajcie z jednym z konstruktorów. Można pomóc. Tak, jesteśmy, chyba tak, witam, dzień dobry. Chcielibyśmy zapytać przede wszystkim o moce, no tutaj widzę, że są ładnie rozpisane. Czym one wygrywają od innych silników? Jakie zalety? Znaczy, zalety są takie, że to są silniki bezszczotkowe na magnesach stałych. Rozumiem. Oni mają, znaczy razy się różnią rozmiarami od innych silników, bo to jest mniej więcej 1/3 normalnych silników
asynchronnych, takie jak na przykład sprzedaje Kreutzer czy cała reszta, bo tak naprawdę to na rynku do tego nie sprzedajemy silniki wyższotkowe na magnesach stałych. I oni się też odróżniają, że raz je rozbieramy, dwa, że mają bardzo duży moment obrotowy. My osiągamy na przykład silniku 10-kilowatowych, osiągamy moment obrotowy do 100 Nm. Tutaj mamy silnik Ivoya, 300 koni, silnik jest w 100% elektryczny. Ciekawe, kto w Polsce zgadnie, od czego jest zaadoptowana skrzynia. Ja już wiem. Yamaha? Zostawimy to, Mercury? Zostawimy to dla widzów. Suzuki? Zostawimy to dla widzów, zagadkę. Okay. Chyba największa skąd, którą do tej pory widziałem. Tak? 350 koni, V8. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. No, Honda nie królowała w takich dużych mocach, więc wydaje mi się, że to może być największa moc w zabrutowym silniku. No, z Hondy. Dobra, to co? Idziemy dalej. Słuchajcie, basen do nurkowania. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze na żywo. Na targach. To jest masker dla motorowodniaka, jeśli chodzi o wyposażenie salonu. Zabawki dla dużych. Zabawki dla dużych. Ale wyglądają fenomenalnie. Co ważne, przede wszystkim to są odzwierciedlone modele prawdziwych łodzi, które powstały. Benetu. Zobacz, jaka piękna riva. Co tutaj jeszcze mamy? Pięknie. Riva. Tam jest tego więcej. Riva, tak. Benetu. Wow. Pięknie wykonane, ale zobacz, jakie detale. Tutaj nawet, pięknie tapicerki. Nawet tapicerki są miękkie, no. Niestety nie ma cen, ale można zobaczyć, jest to pewnie Scott QR do firmy, która to robi lub sprzedaje. Teraz jesteśmy na hali chyba, która będzie interesowała wszystkich najbardziej, ale to, co tutaj widzimy, to jest na pierwszy strzał. O, są zabawki wow. Dla dużych chłopców. Słuchajcie, to jest tak wielkie, że ciężko to objąć kamerą. Princess V50. Doszliśmy na jedne z największych jachtów. Co prawda nie są to największe, ale mam nadzieję, że przejdziemy po kolei jeden do jednego, od najniższego do największego. Robi wrażenie. Przymierza się chociaż. Czy to jest postawione na taką klasę? No uważam, tak, że tutaj jest wszystko klasycznie, zachowana klasa, przełączniki. To coś kojarzy mi się z Audi bądź z Audi. Mercedes. Dużo sporo rzeczy wykorzystanych. Przejdźmy do środka, zobaczmy, jak to w środku wygląda, dlatego że to jest marka premium. Pieczywko, papryczki. Kuchnia wyposażona. Sypialnia. Bardzo fajna, nie? Obszerna, przede wszystkim obszerna. Wszystkie panele do sterowania Dometic. Tutaj mamy oświetlenie, temperatura, wszystkie potrzebne rzeczy, jak klimatyzacja. Salon, telewizor. To już jest jak małe mieszkanko, nie? To już jest kawalerka. No, coś pięknego. Co my tu mamy? Musimy się obrócić na pewno drugi telewizor, Paweł. I tak. Co tam jeszcze ciekawego? Tam otwórz, tam jest szafa, garderoba. Szafa. Szafa, przepiękna szafa. Radio dodatkowe. Przede wszystkim musimy wam powiedzieć, że mieliśmy bardzo duży problem tutaj w ogóle się dostać do tych łodzi. Tak? Tak, bo zaproszenia były tylko imienne. Wejścia były tylko imienne na zaproszenie, ale tutaj udało nam się dla was nagrać najlepsze jednostki. Tak.
Princess F55, jednostka, na którą akurat możemy wejść. No powiem wam, że wyobrażam sobie takie coś postawić na Krzywym w Olsztynie. Oczywiście żartuję, bo nie miałoby to sensu. Ale Grzesiek, chcę zobaczyć chociaż, czy mi to pasuje. Powiem szczerze, że nasze slipy nie przyjęłyby takiej jednostki. Musielibyśmy chyba to z jakiegoś samolotu. Z helikoptera jakiegoś, nie? Z helikoptera w dalszym statku ciągu. Powietrznego. Statku powietrznego. Jest to dla mnie totalny odlot, bo piękne. Pierwszy raz widzę taką jednostkę na żywo. Piękne stoły wykonane. Kuchnia przede wszystkim. Wszystko tak jak w domu. Piekarnik, lodóweczka w zabudowie, płyta, lodówka, płyta, indukcyjna Boscha, resztę. Idźmy do... na dół. Piękne dywany, piękne kanapy. Co tu dużo mówić. Panel sterujący. Sypialnia, toaleta, prysznic. Tutaj osobne rozwiązanie. Kolejne pomieszczenie. Kajuta. I kolejne. I kolejne. Następna toaleta. A, to jest. Nie, tak, jest kolejna. Stół kawowy. Ciekawe, jaką to ma kubaturę, ile metrów. Ale przepych w każdym centymetrze. Przepych i bogactwo. Tak. Strefa wypoczynku. Na dachu. Wow. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. To jest taki zestaw wypoczynkowy, że można zaprosić całą rodzinę. I jeszcze krewnych. Dalszych. Princess V55. Tutaj widzieliśmy wysuwany telewizor do samego sufitu. Princess S-72. Wchodzimy na pokład. Jedna z grubszych jednostek. Tutaj już nie ma miękkiej gry, co? Tak, możemy sobie wyjść. Możemy sobie wyjść, piękna konsola. Powiem ci, Grzesiu, widzę cię w takim. Każdego będzie ładnie tutaj widać.
Dobra, to wbijamy teraz pod pokład, zobaczyć co tam się dzieje. Panel sterujący. Zacznijmy od dziobu. Też bardzo, bardzo dużo miejsca. Tak jak ja stoję 1,80 m, to już dotykam sufitu, ale tutaj jest podwyższenie tak naprawdę. Telewizor w nieco innym układzie jest akurat. Łazienka. Przymierz się. Tak to jest właśnie. Piękne, z tyłu toaleta. Piękne wykończenie. I powiem wam szczerze, że to prawdziwy marmur. Tak, jest bardzo zimny. Jest prawdziwy marmur. Tutaj toaleta. Jasne. Przejdźmy do drugiego pomieszczenia. Tutaj w zasadzie jest kolejna toaleta z kolejnym prysznicem. I z przejściem do kolejnej sypialni. Czyli każda kajuta tak naprawdę jest wyposażona w oddzielną toaletę. Osobną toaletę. I możemy sobie wyjść albo na zewnątrz, albo do toalety. W każdej kajucie mamy tutaj sterowanie. Klimatyzacją, ogrzewaniem. Ale jeszcze schodki gdzieś prowadzą. No tak, jak mogłoby być inaczej? Kolejna sypialnia. Kolorowe. Piękne. Piękny salon. Piękny salon do pracy. Czekaj, tam jeszcze z tyłu coś też jest, tak? Toaletka? Co można się spodziewać? Toaleta z wielkim prysznicem. Ej, tu jest po prostu masa miejsca. Masa miejsca. Marmury. Podejrzewam, że ta podłoga będzie też podgrzewana, żeby nie było uczucia zimna. Co mamy? Biurko do pracy na pewno. Tutaj biurko. Ktoś jest na jachcie, wyjmuje sobie komputer i steruje całym światem. Podejrzewam, że tutaj mamy... A, toaletka. Toaletka, damska. Toaletka. Telewizor jak w każdym pokoju. Panele sterowania ogrzewaniem, ogrzewaniem i klimatyzacją. Piękna kanapa. Sterowanie oświetleniem. Mógłbyś teraz odpalić cygaro i czytać książkę. Zresztą zobacz, jakie są delikatne... Delikatne takie LED-owe wstawki. Delikatne oświetlenie. Myślę, że coś tam... Szafa też zasługuje na to, żeby ją pokazać. Znaczy, może półeczki, tak? Z jakimś wystrojem. Przepych. Przepych. No dobra, wejdziemy może na dziób? No i tutaj jeszcze więcej miejsca jest. No dobra, chyba byłem w błędzie, bo okazuje się, że są jeszcze większe jednostki. Może będą jeszcze większe. Prestige 690. Od rufy mamy wejście do maszynowni, więc zobaczmy, co tutaj jest. Ale piec, a nawet dwa piece Volvo Penta. Raj dla mechaników w Polsce. Volvo Penta zdublowane, dwa razy po 1350 koni.
Jak sami widzicie, cała centrala, elektryka, odwadnianie, odsalanie wody. No wszystko, co potrzebne jest do życia na jachcie, fotowoltaika, co więcej. Full opcja. A teraz idziemy na pokład. I powiem szczerze, że to, co tutaj widzę, z tych wszystkich łodzi podoba mi się chyba najbardziej. Jest duża przestrzeń, są nawet kamery, cały kokpit, kierownica firmy VOT Prestige Yacht. Grzesiu, panie Pawle, czas na relaks. Grzesio nam trochę chyba zgłodniał, zmęczony? Generalnie doskwiera brak kawy. Myślę, że musimy coś wypić i zaczynamy dalej oglądać i nagrywać. A może zawołaj obsługę? Lokaja. Świetny baldachim. Mało producentów, nawet tych mniejszych łódek, stosuje tego typu rozwiązania, ale jest to bardzo proste i fajne. Jest to tak pięknie wykonane, wszystko jest tak przemyślane. Nie wychodziłbym, z tego bym naprawdę autentycznie nie wychodził. Jest tak piękna jednostka. Jest. Ze smakiem. Wszystko jest wykonane naprawdę z bardzo dużym smakiem. Tak, w ogrodzie. Tak, dokładnie. Co pierwsze przykuwa Twoją uwagę? Na pewno kamery 360 stopni. Żeby po prostu widzieć, co się dzieje za, przed, z boku jachtu. Co jeszcze tutaj przykuwa uwagę, że wszystko jest centralizowane oczywiście na wyświetlaczach, wszystkie parametry łodzi, parametry wiatru, stany akumulatorów, silników i tak dalej, i tak dalej. Ale co, te duże wyświetlacze naprawdę robią robotę, co? Tutaj wyświetlacze robią robotę, tutaj mamy włącznik do odpalania silników, zapłon, start-stop, dwa silniki, około 1000 koni sztuka. Teraz jesteśmy na stoisku Crunchy, przepiękne jednostki. Zawsze jak je widzę, szczególnie za granicą, to są w jakimś nietypowym kolorze z bardzo, bardzo bajeranckimi tapicerkami. To jest łódka, każdy model Crunchy mi się w zasadzie podoba. Jest wykonany na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Tutaj mamy model 630. Wygląda absolutnie przepięknie. Dobra, Grzesiek na pokładzie. Ty wiesz, gdzie mnie spotkać najczęściej. Gdzie? Za sterem. Za sterem. Łódka jest bajerancka, kolor w ogóle świetny. Włoskie akcenty. Kolejne Crunchy. Otwierana burta. Absolutnie przepiękna jednostka. Te kolory. Crunchy jest mocno indywidualne, jeśli chodzi o
tego typu kolorystykę. Jest to bardzo charakterystyczne dla tej marki. Genialny pokład słoneczny. Daszek. Radio Fuji. Wycieraczka. Jak w nowej Tesli Cybertruck, duża. I piękny kolor. Nie wiem, czy kolor kamera jest to. Petarda. Nie wiem, czy kamera to odda, ale jest piękny. Poczekaj, możemy włączyć kolor. Możemy włączyć lampkę, żeby uchwycić te drobinki. Tak. Nie wiem, czy będzie lepiej widać, ale jest kolor, jest po prostu piękna konsola, piękne wykończenie tapicerek. Świetny pulpit. Attenzione. I kabina. Oparcie chyba składane w ten sam sposób co tam na poprzednim jachcie, choć mogę się mylić. Przyjdź za 15 minut. Przed nami Kranki 78. Spotkaliśmy kolegę z Polski, który opowie nam trochę. Jesteśmy teraz na pokładzie Kranki 78. Spotkaliśmy Tomka z Polski, który opowie trochę o tej jednostce. I co? Pokażesz nam, jak wygląda może kokpit? Jasne. Na samym początku? Dzień dobry, cześć. Tak jak powiedziałeś, znajdujemy się na flagowym okręcie marki Kranki 78. Tak to śmiesznie brzmi w włosku, czyli mówiąc po polsku 78. Jest to największa jednostka, którą produkuje Kranki. Jednostka czterokabinowa z kabiną załogi na 3 osób. Ponad 25 metrów długości całkowitej. Silniki Volvo Penta IPS-y 1200, 3 razy 1000 koni. Taka moc silników, także ta łódka naprawdę robi wrażenie na wodzie. 33 węzły maksymalnej prędkości. To, co tę łódkę charakteryzuje, oprócz tego stylu włoskiego, który jest bardzo rozpoznawalny i oczekiwany wśród klientów, to to, że część sterówki jest odgrodzona od części salonowej. No właśnie widzę, tak jak w samolocie trochę to tak, wygląda. Tak, tutaj właściciele mają dużo dozy prywatności i nie jest to połączone w przypadku wynajęcia sobie skipera. Ten skiper nie musi brać udziału w życiu codziennym właścicieli, ma oddzielne przejście, ma oddzielną ubikację, ma przejście bocznym wyjściem na prawą burtę do kabiny skipera, którą wam później pokażę. Zmywarka? Jasne, to już na mieście powiedziałem, to jest zmywarka, zawsze jest. Bez tego to raczej tu ciężko. Śmietniczek. To jest jakiś dostęp do szafki. Wszędzie szafaczki. Jesteśmy pod pokładem. Tak, znajdujemy się w kabinie Master, czyli to jest największa kabina na tej łodzi. Znajduje się w części rufowej, czyli tutaj, gdzie jest najbliżej środka, gdzie jest najmniejsze bujanie, jest najbardziej komfortowo, jeżeli chodzi o przebywanie na łodzi. Ta kabina charakteryzuje się tym, że ma oddzielną łazienkę i oddzielną garderobę, w której właśnie przed chwilą byłeś, do której można wejść i swobodnie się przebrać, czy skorzystać z rzeczy tam znajdujących się. Jest tutaj duża łazienka z możliwością opcjonalną, też bidetu do wstawienia. No miejsca jest naprawdę dużo. Tak. Oczywiście tutaj w środku jest marmur, tak? Tak, to są marmury. Jest kilka kolorów do wyboru, podłogi drewniane. Łóżko też się podnosi, gdzie jest duży schowek, jest to na sprężynie elektrycznej.
i to pomaga w codziennym użytkowaniu. Fajną częścią jest ten kącik biurowy. To nie jest tylko tak zwany make-up corner dla kobiet. To jest miejsce, tak, gdzie możemy popracować na komputerze, załatwić jakieś sprawy biznesowe. Idziemy dalej do kabin gościnnych. Tak. Większa kabina gościnna na prawej burcie. Jak będziesz głębiej, masz po lewej stronie łazienkę oddzielną dedykowaną do tej kabiny. Generalnie każda kabina ma własną łazienkę. Czyli dla tych najważniejszych gości. Kabina VIP, tak? Tak jest. No, pięknie jest. Z oddzielną łazienką. Tutaj się spędza najczęściej czas w ciepłych krajach, na flyu. Tu jest duża przestrzeń, tu jest przewiewnie. Jesteśmy też zabezpieczeni przed słońcem, mamy obszar do palania. Rufa jest kompletnie wolna od jakiejkolwiek zabudowy, możemy sobie dowolnie aranżować, czy postawić leżaki, czy nawet rower do treningu. No właśnie ten rowerek mnie najbardziej zaciekawił teraz. Jest też prysznic. Może coś pokupiliśmy na cienie. Miejsca jest bardzo dużo, jest bardzo szeroka. Ile ma szerokości? 5,80, czyli prawie 6 metrów. Grill. Na dwa razy składany. Indukcja, grill, zlew, kostkarka, zmywarka. Wszystkie szafki, gdzie przechowujemy jakieś szpargały. Także tu można praktycznie przygotować pełnowymiarowy posiłek. Mhm. Pięknie. Wszystko jest w tiku. Włosi mają bardzo ładne tiki naturalne. Naprawdę te tiki są jakościowo. Jest teraz trudno o tik na rynku generalnie. Oni mają ciągle bardzo dobry... Ale kierownica, przepraszam, jest jakaś mega duża w stosunku do innych jazdów. Jest to też dobrze specjalnie drenerską przygotowane. Nie jest to starość, bo po prostu nie mają innych możliwości do zamontowania. Jest to przemyślane, jest to efekt designerski, kierownica drewniana. Czyli zabieg po prostu designerski. Jest oczywiście sterowanie w pełni elektryczne. Natomiast wygląda to tak oldschoolowo, klasycznie, bo takie było założenie designera. Pierwszy taki jacht właśnie z taką dużą kierownicą. Wszystkie jachty mają zazwyczaj takie włoskie, normalne. Trzyżówka, dwójka, siódemka mają właśnie tego typu koła sterowe. Ale oczywiście sterowanie się odbywa za pomocą joysticka i kierownicy dotykasz od czasu do czasu. Przejdziemy teraz do kabiny załogi. Kabina załogi zawsze jest takim miejscem, gdzie załoganci, którzy są wynajęci do obsługi jachtu, można powiedzieć, lekko cierpią na jednostkach tej wielkości. Jest najmniejsza. Tak, jest najmniejsza, nie jest komfortowa. Tutaj mamy akurat bardzo komfortową kabinę załogi. Jest to kabina dla trzech osób, z dwoma oddzielnymi kabinami, z oddzielną ubikacją i prysznicem, więc z częścią kambuzową, gdzie mogą sobie przygotować posiłek. Jest to bardzo wygodna kabina załogi, więc... Mógłbym tutaj również spędzić czas. Kapitan nie może narzekać, bo jest to duża przestrzeń, oczywiście klimatyzowana. Jeszcze przejście do maszynowni, bo Grzesiek już nie mógł wytrzymać, tak, jest w swoim żywiole. Tak, dokładnie. Co tu jest? Trzy razy Volvo Penta, Tomek powiedział. Tak, to jest 3 razy 1000 koni. 1000 koni. Na z tyłu widzisz, mamy generatory, kolera, od salarki, zbiorniki dwa na ciepłą wodę, bojlery. Generalnie maszownia bardzo poukładana, przestronna, jest pełna wysokość stania w tej części tutaj, gdzie wchodzimy. Także wszystkie prace serwisowe mogą się odbywać w bardzo komfortowy sposób. Tutaj widać, że to nie jest takie zupełnie przypadkowe, nie, wszystko jest na swoim miejscu. Dostęp do filtrów, za plecami masz odsalarkę, bardzo duże wydajności. I tutaj? Co? Bardzo też dużo miejsca. Czy jest widać swobodny dostęp do silnika? W miarę, jeżeli chodzi, nawet widać z takich ciekawych rzeczy dwa alternatory, tak, na każdy silnik. Tak, dostęp jest bardzo wygodny. Tutaj jakieś płyny, typu płyn chłodniczy, generalnie mamy no dość a tam dobre. Z tyłu jest zwiarka do wody, zwiarka do przyłącza lądowego, to są bojlery do... Tutaj mamy wyłączniki, znaczy bezpieczniki. No jest tutaj dojście do filtra powietrza, też bardzo dostępne.
A, okej. Okay. Czyli tu możemy sobie co, trzymać na przykład skutery wodne? Skuter wodny na Williamsa, nawet tego 3-metrowego. Okej, okay, super. Duża część wypoczynkowa. Głębokie siedziska, proszę usiąść sobie, tu jest bardzo komfortowo. Małutka lodóweczka na jakieś napoje chłodzące. To jest bardzo dużo miejsca tutaj. Tak jest. Łódka maksymalnie jest przewidziana do pływania, jeżeli chodzi o kartę, do 26 osób. Do spania jest tak jak 24 kabiny po 2 osoby, to jest 8 komfortowych miejsc plus kabina załogi dla 3 osób, czyli komfortowo może spać osób 11. 11 osób. Można robić imprezę, prawda? Na pewno nasi widzowie by chcieli się dowiedzieć, Tomek, ile takie cacko kosztuje. No właśnie, jaki jest koszt zakupu takiej jednostki? Do widełki oczywiście. To nie jest tajemnica, akurat ta jednostka, można powiedzieć, gdybym miał zaokrąglić, to zaczynamy około 4 milionów euro netto. Oczywiście w ramach potrzeb możemy ją doposażyć nawet do 6 milionów. Czy mamy, chcemy mieć generatory zdublowane, czy mieć ocalarkę, czy chcemy mieć system stabilizacji, seakeeper, to wszystko podnosi cenę. Łódka, malowanie też kosztuje około 0,5 miliona euro. Łódka oczywiście może być w innym kolorze. Możemy ją pewnie wymalować, tak? Cena podstawowa to oczywiście cena łódki białej, klasycznej, bez malowania. Dobra, chcieliśmy podziękować Tomkowi za możliwość obejrzenia tej pięknej łodzi, bo jak wiecie, nie na każdą jednostkę można tutaj wejść. Spadamy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę. Zapraszam na nasze również inne stoiska, ponieważ mamy kilka innych marek w swojej ofercie. Także zapraszam na stronę Liberty Marine. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Wally. Chcieliśmy wejść, ale nie można jeszcze robić zdjęć. Jest to prototyp, ale ciekawy wygląda. Explorer. Marea. Bardzo fajnie wygląda podświetlenie LEDowe na burcie. Też bardzo designerskie fotele, jeśli chodzi o podstawę i obszycie. Tak samo schodki znów wychodzą z ścianek. A tak wygląda z góry. Fajna obiektywka, co? Piękna linia zejścia. Też kolejna z jednostek, której wszystko pasuje, jedno wchodzi w drugie. Wszystkie elementy to do siebie pasują. Przede wszystkim marka mało znana. Być może jest to jakiś nowy brand, ja jej osobiście nie znam. Jeszcze jakaś mniejsza siostra. Bliźniacza łódź. Chyba elektryk, co? Czy elektryk, tego nie wiem jeszcze. Tak, prawdopodobnie elektryk. Dziwne, że nie ma siedzenia pełnego. Być no może właśnie. Jest gdzieś ukryte. Nie, tutaj nie. Mamy jakąś tutaj właśnie elektrykę. Rozdzielnie Radio Fusion, więc tutaj widać baterię. Chociaż zobacz, niby nie elektryk, ale diesel. Maxima 35, duża jednostka, nietypowa na pewno. Kabina, a w środku co? No dobra, co tu się właściwie nie wydarzyło? Nie zgadzam się to trochę. No nie wiem, jak tutaj sterować. Nogi w powietrzu. No tak. Ani stanąć. Znaczy można to teoretycznie podnieść. No jakieś przemyślenia są. Ktoś pewnie sobie tak wymyślił i tak ma być.
dwa silniki Hondy. To pewno jest w jakiś sposób wypinane, tak, widać, że noga od fotela jest. Może ale w tej opcji mi totalnie nie leży. 100% elektryczna jednostka? Tak, ale bardziej dla przyziemnych. O, co z ciekawych rzeczy możecie zauważyć, tutaj po prawej stronie Honda EU30 agregat. Gdyby nam prądu zabrakło, do tego silnik e-propulsion, akumulatory tutaj, Paweł, pokaż po lewej stronie. Na środku, jak w tych holenderkach wszystkich. Tak, no ale fajnym rozwiązaniem jest właśnie, że tutaj z tym agregatem, to chcę wam powiedzieć, że no pierwszy raz się spotykam, że tutaj jest akurat. Słuchajcie, nie wiem jak to nazwać, ale tutaj całe spodziny wychodzą do dołu. Są regulowane. Odlot, co? Tam też. So it's a fully electric hydrofoil powerboat with a retractable system, so the foils can retract up and down. That's you can in shallow water, easy to harbor, put it on a trailer. Our max speed is 38 knots. And you can do that for around 40 minutes. 40 minutes? 40 minutes. Okay, yeah. Thanks. No dobra, teraz startujemy z wody, zobaczcie. Dzięki temu łódka unosi się na fali. Znaczy na wodzie. Na wodzie. Piękne rozwiązanie. Piękne rozwiązanie. Powiem wam, że bardzo niespotykane. Jeszcze na żywo nie widzieliśmy, jak to pływa. Może kiedyś będzie okazja. Też świetny design w środku. Czarny, czerwony zawsze pasował i będzie pasował. Fotele obrobione takim czarnym laminatem. Mega wygląda. Z tyłu lodówka. Jakby ktoś miał ochotę na wyścigi, to jest coś chyba bardzo szybkiego. Agresywne malowanie. Jaką prędkość tutaj obstawiasz? Myślę, że około 150-160 km. Mogę się mylić oczywiście. Nie wiem jakie moce, ale widać, że kształt kadłuba pozwala na uzyskanie takich prędkości. Co to za kosiarki? Prawdopodobnie skrzynie, o ile się nie mylę, to Mercury jakiś Racing. Tak, Mercury Racing. Widać tutaj. No pewno niespotykane tutaj na Europę, tylko Stany wyłącznie. Widać, że jednostka była już gdzieś tam pływana. Stan korozji anod. Tak, już widać, że gdzieś też to jest fajne, że to nie jest jakaś wystawówka. Ciekawe jak pulpit. Zegary z fotela. Zegary z fotela. Cała gama Mercury. 300, Pro XS, 50. Czego dusza pragnie. Warto zwrócić uwagę, że tutaj mamy otwarte silniki, można sobie podglądowo zobaczyć, no, jak jest wszystko pomontowane. Z ciekawych rzeczy, tak. Przede wszystkim 600 koni V12, w układzie V12. No jest to przekrój silnika, widać poszczególne części w środku, bloki rozrządu, tłoki. No jest upchane. Z punktu serwisowego, filtry. Bierzemy większą uwagę na to, żeby zainteresować się gamą elektrycznych silników. Jest to coraz bardziej popularne. Przepraszam, że wejdę w słowo, żeby do jakiejś jednej z łodzi wstawić jakiegoś elektryka i tak, sobie to badać, ja testować. Ja się zainteresuję w nowym roku tutaj gamą Mercury. Zobaczymy, co potrafią te silniki. Uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i przyszłościowy przede wszystkim. Tutaj ciekawostka. W zestawie z kwiatami dla kupującego. Z tego co Volant. Widzimy tutaj Volant z Tesli jest zapożyczony. No tutaj nasi koledzy są pomysłowi. Yeah, we can do that.
ciekawych rzeczy, co wynaleźliśmy, to myszka podłączona do e-foila po to, żeby można było sobie coś podklikać na wyświetlaczu. Grzesiek, a może jak ktoś tęskni za sezonem takim motorowodnym w zimie, no to moglibyśmy takie coś w sumie mieć i wynajmować. Wydaje mi się, że mogłoby to pomóc przetrwać zimowy okres. Tak sobie rozmawiamy z Grześkiem, czego tutaj nie ma, i okazuje się, że jest tutaj wszystko. Od foili, łodzi otwartych, pontonów, gamy pełnej silników, diesla, benzyny. To, czego dusza zapragnie w świecie motorowodnym. I wszystkie tak naprawdę tematy poboczne, tak, które dotyczą wody. Tak. Tutaj mamy całe wyposażenie, nowości. To, czego nie możemy w Polsce zobaczyć, to na pewno nowości. A tutaj, nowości. Jeśli chodzi o nowości, premiera rodzimej naszej stoczni z Polski w Virtuejach. 2 lata temu w Nadarzynie była jednostka w kolorze szarym bodajże. Tutaj mamy chyba premierę i kolor czarny. Być może coś się zmieniło, jeśli chodzi o 2024 rok, natomiast wiem, że miał być tutaj w zamyśle też zrobiony hardtop i konsola z karbonu. Czyli tak jak mówiłem, jest pulpit cały z karbonu. Wygląda to zjawiskowo. Tutaj mamy panel sterowania do klasztor z poradą. A tutaj już z hardtopem. Model z niebieskimi tapicerkami. Zaraz za Mastercraftami mamy coś, co przypomina Mastercrafta, a nim nie jest. Tak, to są łodzie Tiger Boats. Zwróć uwagę, jakieś wybajeżone głośniki, ale samo wnętrze jest. Właśnie, wieża jest naprawdę wybajeżona. Trzecia firma Nautic. Jaskrawe kolory jak zawsze w tego typu łodziach. Światła. I nieco mniejsze jednostki. Nie mogłoby zabraknąć regala. Najnowsze modele. Masa regali pływa w Polsce, tak naprawdę wprowadzonych z USA. Świetnie podświetlony wyświetlacz. Taka nowość. Widzę, że teraz rynek jakby zmierza w tym kierunku. To jest model 26 Express w wydaniu chyba tegorocznym, być może zeszłorocznym. Bardzo, bardzo fajna, przyjazna i przede wszystkim pewno znana w Polsce łódź w starszych modelach. Ich linia tak naprawdę nie zmienia się. No, tam od wielu, lat wielu jest lat. To samo, widać jakiś nowy silnik Volvo. Tyle. Parker 800 Cruiser. Nowość, z tego co zapamiętałem, nazywa się to Sorento. Nowość, premiera na 2024 rok teraz. Sprawdzimy, co jest w środku. Wyświetlacz jeden z większych, jeśli chodzi o ten rozmiar jachtu. Tablet. Wielki, no. I tutaj bardzo sprytne przejście
na dziób. No tutaj więcej nie można nic wymyślać, tak? Otwieramy dach. To jest świetna sprawa. No są. Jakbyście szukali jakiegoś partnera, to piszcie. Dam namiar na bardzo fajnego przedstawiciela w Polsce. Tutaj mamy Silvera. Jest to łódka, która jest napędzana silnikiem od skutera. To znaczy jest napędzana po prostu skuterem. Całym skuterem. Zobaczcie, jak to siedzi. Yamaha, najnowszy model. Krzysiu, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że Silvera można zaadoptować do każdego skutera wodnego. Tak. Są tutaj dedykowane przejściówki. W cenie otrzymuje się przejściówkę do skutera jednej marki. Natomiast gdybyśmy chcieli sobie zmieniać skutery do tego Silvera, to trzeba po prostu dokupić końcówki. Takie montażowe przejścia. Są różne Silvery, tak jak na przykład tutaj większy. Nie pamiętam jego nazwy teraz dokładnie. Tutaj już bardziej w formie Riba, tak, już z modelem Sidu GTX-em. Co więcej można powiedzieć? No, mi się wydaje, że dość znany temat w Polsce. Tutaj 656, tak jak Paweł powiedział. Wejdźmy do środka może. A white model color is entry level, black is a full option. Zostawiacie sobie rodzinkę w środku, chcecie poszaleć, wypływacie. Potem możecie sobie wrócić i tak w kółko. Piękna jednostka Rio o klasycznej linii, tak jak stare Rivy, ale majstersztyk. Ale to wygląda. Zobacz, jakie silniki. Silniki, tak. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest zupełnie nowa łódź. To jest tak odrestaurowana po prostu. Tam jest też z pojedynczym silnikiem. Zobacz, jaka deska. Tak. Może być, że oni po prostu restaurują to. Zauważ ten, jak wygląda tutaj silnik. Widać, że to są... Nie no, ta już jest na pewno używana, bo zobacz, że są... No, wszystko jest używane. Silnik to ślady są, to na są lata pokrywie. Takie gdzieś 70. bym obstawiał. Ale wygląda pięknie. Wygląda pięknie, no. We have here the operation of electric
generator and for the electric propulsion inside solar, and what do you want? And the next one is we have it for the navigation, speed, compass, and we can here do all, take it so. Mm-hmm. Mamy tutaj taką kompletną rozdzielnię, którą możemy sterować wieloma funkcjami łodzi. Dajcie znać, czy coś takiego by się Wam spodobało jako niezależne urządzenie, które można w każdym momencie zainstalować do łodzi. Przed nami ostatnia hala, numer 1. Idziemy w zasadzie od ostatniej, od pierwszej, od 16 do 1. I jeszcze jedno maleństwo przed nami. Beneteau Flyer 8. Beneteau Flyer 8, moim zdaniem mega sprzęt. Napiszcie, jak Wam się podoba. Może ktoś pływał. Tutaj Swift Travel 48. Wszystkie modele jachtów Beneteau. Mamy pół godziny do wyjścia, Paweł. Wiesz co, to jeszcze byśmy prosili może tam na łódki Jeannot. Mamy jeszcze Cobreya, który jest warty uwagi. Four Winds. I parę Sea Lion jeszcze. I kilka innych, których nawet szczerze mówiąc nie znam, ale musimy Bawaria Yachts. Czas i jeszcze Bawaria Yachts. Podejdziemy do nich, nie? Tym akcentem kończymy tutaj przygodę z Beneteau, tak jest. Przepiękne żanowskie jachty. Mary Fisher. I cała gama kapkameratów. Piękne stoisko Delphia Yacht. Byliśmy przed chwilą na stoisku polskiej stoczni także. I co ciekawe, poproszono nas o nienagrywanie. Czym to jest spowodowane, nie mam pojęcia, ale szanujemy. Dajcie znać, jak Wam się podoba Delphia. Czy pływaliście może? Zobacz, jaki fajny patent na przyprawy. Tutaj miejsce jest do gotowania. Standardowo to jest królowa naszych polskich jezior i szlaków wodnych. No i przede wszystkim tutaj jest nastawienie na to, żeby tutaj bytować. No na dłuższe rejsy zdecydowanie. Na dłuższe rejsy. Jesteśmy ponad 8 godzin już na targach i przeszliśmy wszystkie hale, a na samym końcu
Jako ostatnie stoisko, które Wam pokazujemy, mamy Cobra Yacht, najnowszy model Maestro. Zaczniemy jeszcze od tego Seamastera. Dużo łodzi będzie pływało na pewno w czarterach. Dużo już też pływa. Wszystkie najnowsze jednostki są na pewno dostępne w czarterze w Yacht Travel. Pozdrawiamy. Spotkaliśmy na koniec przedstawiciela z Polski, Kornela. Opowiedz nam o najnowszym waszym dziecku, czyli Maestro. Maestro 42, pełna nazwa Maestro, że tak powiem skrótowo. To jest nasz najnowsza łódź motorowa w naszej ofercie. Jej premiera, pierwsze egzemplarze zostały wypuszczone w czerwcu 2023 roku. Oferujemy tę łódź w kategorii C i w kategorii B, zarówno na śródlądówkę, jak i na morze. W standardzie tę łódź wyposażamy w silnik V80 koni mechanicznych Yanmara. Jest też możliwość montażu silnika 170 koni, a także podwójnych jednostek silnikowych po 170 i po 400 koni mechanicznych. Wszystkie silniki z gamy Yanmara. Pokażesz nam w środku? Oczywiście, zapraszam. Tutaj mamy do czynienia z łodzią, która została przygotowana dla firmy czarterowej, nie do Polski, do Holandii, aczkolwiek no, te specyfikacje czarterowe są mniej więcej zbliżone, podobne, jeśli chodzi o północną Europę, Europę centralną, czyli Polska, Niemcy, Benelux, czy ewentualnie Węgry, to są mniej więcej te same kategorie łodzi. Jeżeli chodzi o Chorwację, czy Turcję, czy generalnie basen Morza Śródziemnego, to tutaj już te konfiguracje są nieco inne, ale w przypadku łodzi czarterowej na te kraje północne mniej więcej wygląda to tak samo. Słuchajcie, jest już koniec, 18, będziemy musieli spadać. W zasadzie przeszliśmy tutaj wszystko, co było. Mega intensywnie, bo 8 godzin bite. Skończyliśmy na Maestro z stoczni Cobra Yacht, tutaj z Polski. Łódka, jacht, który tutaj pokazujemy, kosztuje 2,5 miliona złotych brutto, około. Łódki zazwyczaj pływają w czarterze. Jak wiecie, też zajmujemy się ubezpieczeniami jachtów w czarterze, szybko licząc, przy stawce 1,4%. Ubezpieczenie takiego jachtu kosztuje w czarterze 36 tysięcy złotych razem z OC i NNW dla załogi u nas. No i co, Grzesiu? Tym miłym akcentem kończymy imprezę i być może do następnego wyjazdu. Do następnego roku. Być może. Trzymajcie się.